Pamiętacie króla Kapcza, który pół roku temu zapraszał was na mecze pierwszoligowej Pogoni Szczecin? Przed telewizorem z kebabem w ręku, po którego wyszli piłkarze Pogoni Szczecin i przyprowadzili go na pierwszoligowy stadion. Dziś w Szczecinie jest ekstraklasa. Ekstraklasa oznacza nową reklamę, oczywiście z królem w roli głównej, tyle że bez Kapci, a w nowym anturażu. Zapraszam was do Willi Lenca, gdzie kręcimy reklamę Pogoni Szczecin. Na początku były przygotowania, żmudne ustawienia kamer, sprzętu, wyobrażenia scen i testy dźwięku. Wszystko po to, byście zobaczyli takie ujęcia i usłyszeli piękną grę równie pięknej wiolonczelistki. Reżyser Adam Barwiński, który tutaj zaprzyjaźnia się z Jamnikiem Króla, na plan zdjęciowy wybrał XIX-wieczną willę Lenca. Scenografię utrzymaliśmy w detalach. Owoce, szampan ze specjalną etykietą Ekstraklasa, kiełbasa, królewska zastawa i prawie wyprasowany obrus. A to za tymi drzwiami czekają statyści na swój czas w reklamie. Zajrzyjmy do środka, sprawdźmy, co oni robią. Ruch w kapciach. Wymieniają się SMS-ami, dzwonią do swoich znajomych, informują, że już za tydzień, już dosłownie za kilka dni będą sławni w całym Szczecinie. Na plan zdjęciowy zaprosiliśmy około 20 statystów. Panowie przemierzali spodnie, panie pomagały sobie wiązać ciężkie, bogato zdobione suknie, ale opłacało się. Bardzo mi się podoba, stroje mi się bardzo podobają. Jestem pod wielkim wrażeniem. Jeszcze przed pierwszymi ujęciami pogawędki, zdjęcia i make-up. Lokaj Alfred, Eddie Andradina, Radosław Janukiewicz i wiolonczelistka. Reżyser daje ostatnie wskazówki lokajowi, później piłkarzom, którzy też chcieliby ubrać długie, falbowane suknie. Tutaj Eddie pokazuje, jak się nosić, a Jamnik Króla już zdradza parcie na szkło. Pies. Pies. Uważam, że pies jest tutaj naprawdę wielką gwiazdą. W filmie zaangażowany był nawet szczeciński raper Łona, który odpowiadał za obsługę tej właśnie kamery. I Weber tutaj jako dźwiękowiec, przecierający twarz ze zmęczenia. Tak od drugiej strony wyglądało wejście zawodników na salony. Kilka dubli i mamy efektowny bankiet z udziałem piłkarzy. Jeszcze ciekawiej, na przyjęcie wkraczał król. Trzeci dubel króla w kapciach, wcześniej pies się potknął. Proszę posłuchać tego. Przygotowania do filmu rozpoczęliśmy przed południem. Z willi Lenca wyszliśmy po godzinie 22. To znaczy, że wypiliśmy litry kawy, a na obiad podano tradycyjne szlacheckie danie. Korzystamy z przerwy, kiedy ma przyjechać pizza i łapie naszych statystów. Co oni myślą, co oni mówią na temat naszej reklamy? Obok mnie siedzi Piotr. Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry. Strój marynarza, to tak specjalnie. Przepraszam, jestem admirałem. Admirał, no tak, przecież wielki bal. Jak na balu? Wyśmienicie, atmosfera wspaniała, tylko do szampanów to jakieś mydło, ale ogólnie to jest naprawdę bardzo... Smak pizzy już nie pytaliśmy. Po obiedzie lokaj poprawiał guziki. Piłkarze przekazali młodemu pokoleniu i koronę, i autograf. I tak kończy się opowieść o królu, który kiedyś smakował kebab, a teraz wszedł był na salon. A wszystko dzięki awansowi po 5 latach do elity piłkarskiej.